Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Wracamy do tematu skrzyżowań równorzędnych. Dostajemy bardzo wiele listów od kierowców, którzy piszą, że te skrzyżowania w Krakowie po prostu nie funkcjonują. Teraz jesteśmy w okolicy ulicy Płaszowskiej. Jak to wygląda tutaj? Bardzo źle. To właśnie jedna z niefunkcjonujących stref dróg równorzędnych, mimo oznakowania, mimo tego, że to trwa już chyba 3 lata ta organizacja ruchu i nic. No i dojeżdżam do Płaszowskiej. Pojazdy nadjeżdżające z prawej mają pierwszeństwo. Jestem z prawej strony, zobaczmy. Oczywiście nerwowo patrzę w lewo. No właśnie, proszę Państwa, to jest to. To są te wymuszenia, to są te inne prawidła ruchu. Ręce opadają. Jest problem skrzyżowań równorzędnych. One się nie chcą przyjąć świadomości polskich kierowców, a to jest organizacja ruchu, z którą spotkamy się w krajach zachodniej Europy bardzo często i którą chcemy promować właśnie na pewnych obszarach ulic w Polsce. No ale jeżeli nie będziemy stosowali znaków, no to nic z tej promocji, no i w ogóle jeden wielki polski bałagan. Prawa strona, proszę Państwa, prawa strona. Oj, niedobrze. Kierowca Laguny niestety w ogóle się nie przejął. Pierwszeństwo z prawej strony po prostu pojechał. Jadący Płaszowską uzurpują sobie prawo pierwszeństwa, bo jest to ulica dość szeroka, która dawniej miała pierwszeństwo. To nic, że Gromadzka czy inne kolejne skrzyżowania, wyjeżdżający z nich kierowcy mają pierwszeństwo. Oni jadą tak jak dawniej, szeroką drogą, która wydaje im się, że jest drogą z pierwszeństwem. Jeszcze raz wjeżdżam z Gromadzkiej, może teraz się uda. No. Kierowca wydawało się, że zwolnił, a potem pojechał. No to chyba najgorsze, co może być. I kolejna taka sytuacja, proszę Państwa. Kolejna. I takich sytuacji mamy tutaj stale mnóstwo. I tak jest w wielu innych miejscach. Na Woli Justowskiej, tak jest na skrzyżowaniu Garncarska-Krupnicza, gdzie jeszcze nie byliśmy, a za chwilkę pojedziemy. Czyli ta organizacja ruchu, jakże słuszna dla obszarów o małym natężeniu ruchu, o takim charakterze, powiedzmy, osiedlowym, ta słuszna organizacja ruchu w tych miejscach nie przyjmuje się. A jest ona zrobiona po to, żeby jeździć tam wolniej. No ale skoro uważamy, że na przykład Płaszowska ma pierwszeństwo, jedziemy nią szybko, no to wszystko bierze w łeb. I kierowcy, którzy wyjeżdżają z Gromadzkiej, po prostu poddają się temu dyktatowi kierowców jadących Płaszowską, ustępują, czyli odwracają prawidła. No i znowu ktoś czeka na kierowcę, który nie ma pierwszeństwa. No co o tym sądzić, proszę Państwa? Jest dokładnie odwrotnie, niż ma być. Ręce opadają. Kierowcy w ogóle nie zwracają na organizację ruchu uwagi, nie zwracają uwagi na oznakowanie. Wjedziemy teraz w tę strefę, żeby pokazać Państwu, że znaki są i trzeba tylko po prostu je stosować, a najpierw obserwować. Skręcam z Saskiej w lewo i jadę w Płaszowską. Popatrzmy, strefa ograniczonej do 30 prędkości i dalej strefa skrzyżowań równorzędnych, prawda? Jest. Czyli pierwszeństwo z prawej, koniec, kropka. Nie no, myślę, że to jasne, tak już tłumaczę jakby dzieciom. No ale skoro jesteśmy dziećmi na drodze, no mam nadzieję, że nie mamy wątpliwości, która ręka jest prawa. Że wiemy, że z prawej to z prawej, to tam, gdzie prawa ręka. Oni mają pierwszeństwo. Niezależnie od tego, jak szeroką drogą jedziemy i czy jedziemy prosto, czy skręcamy. A teraz wjeżdżamy od strony nowej ulicy Kuklińskiego i popatrzmy, już z daleka ten znak wyeksponowany. Czy można go nie rozumieć? Czy można go nie zobaczyć? No jeżeli tak, to znaczy, że coś z naszym prowadzeniem pojazdu jest nie tak. Może nie powinniśmy jeździć. I jesteśmy na ulicy Płaszowskiej, która teraz będzie miała kilka wlotów z prawej strony. No to już uwaga, powoli, powoli do tych skrzyżowań. Tym bardziej musimy się upewnić, czy ktoś z Sarmackiej nie wyjeżdża. Za chwileczkę będzie Gromadzka i to samo. On ma pierwszeństwo, bo jest z prawej. Wujeczka powolutku, tak jak na ustąp pierwszeństwa, zaglądam i dopiero mogę jechać. To przecież proste, tylko musimy chcieć. Nie możemy być zamyśleni. Nie możemy rozmawiać przez telefony komórkowe. Musimy być skoncentrowani. I kolejny wylot. Taksówka, czyżby zaparkował zamiast jechać? No to bez sensu, zatrzymał się zupełnie. I popatrzcie Państwo, teraz wyprzedza mnie
przejście dla pieszych, skrzyżowanie. Koniec świata. Jesteśmy na ulicy Krupniczej, tutaj kolejne skrzyżowanie równorzędne. No i większość kierowców jeździ tutaj źle. Jeździ po staremu. Dawniej Krupnicza miała pierwszeństwo. Od pewnego czasu jest to skrzyżowanie równorzędne, czyli wyjeżdżający z Gancarskiej mają pierwszeństwo nad tymi jadącymi Krupniczą od strony alei. Zwykle w takich przypadkach bywa, że długa, szeroka, prosta ma pierwszeństwo, czyli ci jadący od alei Krupniczą pędzą, ci od Gancarskiej stoją, wolna Amerykanka, wstyd kierowcy po prostu. Wjechaliśmy od alei Mickiewicza w ulicę Krupniczą i zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Gancarską. I tu uwaga, skrzyżowanie dróg równorzędnych. Znak A5 ostrzegający przed tym skrzyżowaniem. Tu nie ma strefy, tu jest jedno skrzyżowanie na razie dróg równorzędnych, czyli ci wszyscy wyjeżdżający z Gancarskiej mają pierwszeństwo. Uważajmy na to. Rzadko niestety udaje się tym kierowcom to pierwszeństwo uzyskać. No na szczęście przyjechałem ja i jest chwila porządku, ale obawiam się, że za chwileczkę zrobimy zupełnie inne zdjęcia. No bo to faktycznie wydaje się, że ta Gancarska taka mniejsza. Może kierowcy po prostu mają to zakodowane w głowach. No ale jeżeli będziemy jeździli na zasadzie szersza, węższa, jeżeli będziemy jeździli na zasadzie, że tak kiedyś było, no to wcześniej czy później, czy to w Polsce, czy za granicą, będziemy mieli bardzo poważny wypadek. No i popatrzcie Państwo. Niestety, te zjawiska występują i tutaj, i to, że nie aż tak często jak w strefie przypłaszowskiej, to wynika z tego, że stosunkowo niewielka ilość pojazdów wybiera ten kierunek ruchu od alei, ale jak się pojawiają, to oczywiście jadą jakby nigdy nic, tak jak dawniej było tu pierwszeństwo. Nie możemy tak robić. Jeszcze raz tym programem apelujemy, że są skrzyżowania równorzędne, będzie ich więcej, ale musimy się do tego dostosować, no bo inaczej cała ta organizacja ruchu bierze w łeb. Kierowcy jakby triumfują nad organizacją ruchu, no ale później o to chodzi. No i jaka sytuacja? No oczywiście zła. Oczywiście. A rowerzysta? Rowerzysta też źle. Jak za panią matką źle. Wszystko źle. I może teraz się uda bezpieczny wyjazd? No niestety, proszę Państwa, i to pędzący kierowca. Oczywiście mamy pierwszeństwo i oczywiście nikt go nam nie ustępuje. Poza rowerzystą. W jaki sposób wpłynąć na kierowców, żeby prawidłowo jeździli po tych skrzyżowaniach równorzędnych? No prawdę nie wiem, podobnie jak nie wiem, jak wpłynąć na kierowców, żeby ustępowali pieszym pierwszeństwa na przejściach dla pieszych, nie wyprzedzali się i tak dalej. Nie wiem, na niektóre nasze zwyczaje, jak widać, no nie ma rady. Pewnie w którymś z kolejnych programów przyjedziemy na te skrzyżowania z policją. No można jeszcze próbować jakoś doznakować, ale naprawdę nie wiem, jak wpłynąć na Polaków, którzy nie chcą się podporządkowywać. No bo wielu z nas działa na zasadzie ja wiem lepiej. To jest problem naszego podejścia do prawa, do innych uczestników ruchu drogowego, do porządku. No ale po to jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby to zmienić. Może jednak tą naszą edukacją poprawimy sytuację. A teraz skrzyżowanie ulic Basztowej i Długiej w Krakowie. Już 22 lutego organizator ruchu planuje wyłączyć tutaj sygnalizację świetlną. Czy to dobry pomysł? Dobry. To się sprawdzi, podobnie jak na skrzyżowaniu pod dworcem, gdzie nie ma korków, jak zmienić organizację ruchu. Będzie tylko oznakowanie podporządkowana droga z pierwszeństwem. Droga z pierwszeństwem to Basztowa, podporządkowanie to Długa i Sławkowska. No i tramwaje, które jadąc ulicą Basztową, niezależnie od tego, czy jadą na wprost, czy skręcają, mają pierwszeństwo. Tramwaj skręcający w Długą będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi Basztową od dworca w kierunku Teatru Bagatela, w kierunku ulicy Dunajewskiego. Pamiętajmy, że jadąc właśnie w tym kierunku musimy również przepuścić tramwaje skręcające w lewo, czyli od ulicy Dunajewskiego. Musimy uważać na pierwszeństwo tramwajów, które poruszają się tutaj ulicą Basztową, natomiast tramwaj wyjeżdżający z Długiej ma znak ustąp pierwszeństwa, czyli ustępuje pierwszeństwa pojazdom, które są na Basztowej. Ale skręcając w lewo, czy w prawo, a szczególnie ciekawe, skręcając w lewo ma pierwszeństwo przed wyjeżdżającym ze Sławkowskiej. Jeszcze raz apelujemy, patrzmy na znaki, interesujmy się, nie wszystko w ruchu jest konstans, są pewne zmiany organizacji, ale myślę, że ta organizacja tutaj spowoduje, że będzie większa płynność ruchu, że zmniejszy się ilość korków, natomiast piesi, rowerzyści wręcz będą mieli lepiej i płynni, sprawniej będą to skrzyżowanie opuszczali.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.